się ułożył, chociaż nie od samego początku, bo przegrywaliśmy 1-0 po rzucie karnym, ale pokazaliśmy, że w Krzo jest drużyna, która potrafi się podnieść z wyniku niekorzystnego i zdobyliśmy 3 bramki, potrafiliśmy utrzymać ten wynik do samego końca, z czego się bardzo cieszę. Podziękowaliśmy Krzo dzisiaj, 2 bramki, 2 prezenty i mecz się im ułożył idealnie, chociaż zaczęliśmy super. Nie wiem dlaczego po tej bramce myśmy się cofnęli, oddaliśmy pole Krzo, zaczęli z nami grać. Po pierwsze 15 minut należało do nas. Gdybyśmy poszli za ciosem, to myślę, że byśmy ten mecz spokojnie wygrali. Myślę, że uważam, że pierwszy było zdecydowanie lepszym naszą piłką. I to zaprocentowało bramkami. Zaczęliśmy spotkanie bardzo dobrze. Mieliśmy grać pressingiem średnim i tak padła bramka. Niestety po 15 minutach zespół uwierzył, że już mecz wygrał. 4 błędy, w tym 3 bramki. Trzeci mecz. Gramy na luzie. W końcu zaczęliśmy grać to, z czego zawsze drużyna Krzo, czyli piłką gramy, wychodzi nam to.